W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak zaczynamy budowę tutaj w Niemczech. Od czego zaczynamy, jak przyjeżdżamy na budowę. A ja witam Was w kolejnym odcinku, bo już dawno nic nie było na temat budowlane. Ostatnio to raczej zbierałem grzyby, budowaliśmy halę. Na hali się wiele nie dzieje, zresztą budowa hali, mi się wydaje, nie bardzo interesuje też ludzi. Raczej wszystkich interesuje budowa domu, bo jeśli ktoś sam buduje dom, to może zawsze coś z takiego filmu podpatrzeć. Ja Wam teraz pokażę właśnie dokładnie, co się dzieje, jak wjeżdżamy na budowę. A dzieje się tak, że najpierw przyjeżdża koparka, kopie tutaj nam, powiedzmy sobie, pod piwnicę fundamenty. Mówiąc kolokwialnie, wielką dziurę. W tejże dziurze usypujemy sobie taki tłuczeń, żeby nie chodzić po prostu po błocie. Dookoła musimy rozciągnąć folię i przymocować ją tak, żeby jej wiatr nie zabrał oczywiście. Folię takową nawijamy sobie po prostu z jednej strony na łatę dachową. Tak, żeby nam się kilka razy nawinęła i żeby można było po prostu to przymocować taką klamrą. Robimy sobie takie klamry, wbijamy. Tutaj już jest wbita. Czasami wchodzi lekko, czasami ciężko. Jak ciężko, to można użyć krótszej. Jeśli podłoże jest miękkie, można użyć wtedy długiej. Po prostu tak, żeby się to trzymało na cały czas budowy. Tutaj będziemy budować tylko piwnicę. A to dlatego, że budujemy ten dom dla cieśli, a cieśla zrobi sobie już górę jako drewnianą, czyli tak zwane fertig house. Tutaj w Niemczech dom gotowy, z gotowych elementów. Sobie on sam z tym poradzi, po prostu na pewno go też tam wyniesie, bo tutaj z boku jest jego firma. Tu gdzie widać ten dźwig. Zaraz wejdę tam do środka, będę pomagał koledze i pokażę Wam od dołu, jak to wygląda mniej więcej. A tak wygląda to tutaj od dołu. Tutaj tej strony nie musimy przykrywać, nie jest aż tak wysoko, także ziemia się nie powinna obsunąć. Zresztą to jest taki, powiedzmy sobie, piaskowiec, dość twardy, czasami jest glina. Tutaj mamy raczej takie twarde podłoże. Woda oczywiście nachodzi, bo jest wykopana wielka dziura, a ostatnio pada dużo. O, tutaj po rogach już mamy taki, tu się to nazywa sznurkę ryszt. Tak my przynajmniej tutaj na to mówimy. Czyli to są wymierzone kąty pod cały dom. Był wczoraj gościu, mierzył. Tutaj, gdzie mamy te świeże, to jest wiele razy używane, także widzicie, tutaj jest już gwoździe były kilkakrotnie wbijane. To jest to najnowsze, gdzie jest gwóźdź wbity, od razu numer napisany B. Później to wszystko zgrywamy z rysunkiem. Czasami jest to wymiar już z ociepleniem, czasami bez ocieplenia, wtedy musimy dodać te 12 cm. I tak wszędzie po rogach, oczywiście. Jak widzieliście, nie jest to typowy kwadrat, tylko tutaj jeszcze jest w tą stronę taka wypustka. Tak to wygląda mniej więcej. Usypujemy tutaj takim tłuczniem, żeby koparka się po prostu, jak będziemy robić kanalizację, żeby nam się po prostu nie zapadała, żeby nie chodzić też po błocie. Tutaj dookoła, jak widzicie, też mamy swoje narzędzia. W tych skrzyniach też jest usypane tłuczniem. Po to właśnie, żeby też po błocie nie chodzić, żeby porządek. Tam mamy rury, tam mamy kontenery na odpady. Tam już jest skrzynka na prąd. O, zrobiłem przybliżenie szybkie. Reszta narzędzi, kontener na narzędzia, kontener, gdzie spożywamy posiłki. Tu pracowity kolega, jeden pracuje, drugi nagrywa, ale sprawiedliwości nie ma na świecie. Także wszystko mamy tutaj, żeby właśnie wybudować piwnicę. Piwnicę budujemy z gotowych elementów. Jeszcze właśnie nie wiem, bo w planie nie patrzę, czy to jest płyta fundamentowa, czy fundamenty, ale raczej fundamenty, bo podłoże jest tutaj twarde, piaskowiec, ale tutaj z tego słynie, że jest twardo.
Dobra, działamy. Pokażę dalej, co i jak. Tutaj mam na przykład, gdzie te dwie deski są wbite w podłoże. To są przygotowane rury spustowe kanalizacyjne. Idą one sobie z tego kierunku, oto grudka. I gdzieś tam dalej, do kolejnych tam domów. Także wszystko jest przygotowane. My się tutaj później tylko do tego podłączymy, jak już będziemy robić kanalizację. Co na pewno pokażę w kolejnym filmie, bo teraz będzie się trochę działo tutaj na tej budowie. Więc będę miał co wam pokazać. Spokojnie oczywiście mogę powiedzieć, że z tych domów, które my budujemy tutaj w Niemczech, to 99,9% to jest wszystko podpiwniczone. Rzadko kiedy się naprawdę zdarza, żeby dom był niepodpiwniczony. Pogodę mam dzisiaj fajną, bo będzie prawie 20 stopni. Zobaczcie zresztą na niebo, co widać, już wschód słońca jest. Rano jak przyjechaliśmy o 7, to już niestety jest ciemno. Teraz w ten weekend przestawiają zegarki, także będzie znowu rano trochę jaśniej przez jakiś czas, 2 tygodnie podejrzewam mniej więcej. Nie wiem komu to potrzebne, przestawianie tych zegarków. Ja osobiście mogę żyć bez tego. A nawet słyszałem, że mają już niektóre kraje chyba sobie zrezygnowały już z tego czasu zimowego, letniego. I mi się wydaje, że dobrze, po co to mu jest potrzebne. Zamęt tylko jest i nic więcej. I tutaj mamy też trochę tak głupio, że dźwig stoi po drugiej stronie drogi. Bo tutaj miejsca nam po prostu nie starczyło. Czasami tak jest. I później jest taki problem z tym dźwigiem, że on po prostu nie sięga wszędzie. W sumie sięgnie wszędzie, ale znowu nie udźwignie wszystkiego, bo na samym końcu ten dźwig już nie ma takiego dźwigu, jaki byśmy chcieli. Na przykład taka grucha z betonem, to nie ma w ogóle tam szans, żeby tam nim dojechać po prostu. I to jest właśnie taki duży minus, ale tak jest zazwyczaj, że ten dźwig jest zazwyczaj zbyt daleko od domu, który budujemy. No nic nie można zrobić. O widzicie, tutaj jest skrzynka z prądem. Tutaj jest nasza skrzynka z prądem, to już z naszej firmy, my ją stawiamy. Przyjeżdża elektryk, podłączają. Tu gdzieś była też woda, przykryta jest. O, tutaj jest rura z wodą, to trzeba ją odkryć, odkopać, też podłączyć. Tutaj także sobie wysypaliśmy ładnie tłuczniem, żeby chodzić już po czystym podłożu. Bo zobaczcie, byłem teraz tam na dole, buty są brudne. No ale cóż, takie jest życie na budowie. Szczególnie jak się zaczyna, jak już później będzie wylana posadzka, będzie to całkowicie inaczej wyglądać. O, zobaczcie, jaki ma ładny wschód słońca. Jakie piękne chmury. Naprawdę pogoda jest super dzisiaj. I w najbliższym czasie taka będzie, więc będziemy ostro pracować. I jeszcze raz z tej strony. No tutaj przy okazji pokażę wam taki pojemnik, który właśnie usypujemy na przykład ten tłuczeń. Zaczepia się to tutaj do dźwigu. Podnosi i można to tak w sumie, jak się ma dobrą, tak jak się ma już wprawę, to można prawie tak to usypać, że się poprawi po prostu tylko grabiami i jest równo. Tutaj jeszcze musimy rozszalować nasz podjazd, bo podjazd był robiony dla tego samego inwestora. To jest dosłownie tutaj z boku, on ma tutaj swój zakład. Teraz musimy rozszalować po 2 dniach. Są tu fugi nacięte. Tu była listwa przybita, jak ktoś ogląda poprzedni odcinek, to widział. Tu mamy taką strukturę nałożoną, bo tu jest z górki. I żeby po prostu nie było ślisko. Beton nie jest zgładzony. Znaczy wcześniej było lekko zagładzone, oni później przejechali to jakąś taką, nie wiem, miotłą czy czymś. Bo to nie my żeśmy robili. Tutaj są fugi nacięte, zobaczcie. Tak to wygląda. Kolega tam odcina tą piankę dylatacyjną. Od muru. Musimy tutaj te deski szalonkowe usunąć. Wyczyścić, poskładać.
I tak jak zaczniemy w ogóle cokolwiek robić, musimy przeciągnąć wszędzie sznurek w wyznaczonych punktach. Tutaj nam się przecina, tak będzie szedł budynek do tego miejsca. Musimy po prostu wszystko zmierzyć, czy na pewno wszystko się zgadza, bo mógł się ktoś pomylić i to wtedy. Także dookoła sznurki są prościągane. Mierzymy długą miarą taśmową. Tutaj mamy kolegę, który najprawdopodobniej wcześniej pracował w melioracji, bo bardzo lubi się paprać w wodzie i w błocie i pompować wodę. O! I już jest w swoim żywiole. No nie, żarty żartami, ale wodę trzeba wypompować, bo jak zaczniemy kopać fundament, to wszystko będzie w fundamencie. A przez kolejne parę dni chyba nie będzie padać, więc jest szansa, że wykopiemy fundament i będzie sucho. Wszystko mamy już sprawdzone, wymierzone, także będziemy mogli działać w kolejnych dniach. Zapomniałem wspomnieć też o barierkach, które są przy drodze, bo oczywiście tutaj jeżdżą ludzie autami, dzieci chodzą do szkoły. I barierki też także musimy ustawić od strony drogi, żeby nikt nie wpadł. Dookoła musi być ogrodzone. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dzisiaj mamy tak piękny, słoneczny dzień, że sam jeszcze się dziwię, czemu mam tą bluzę na sobie, ale już w sumie kończymy. Jest godzina 12:10. Więcej dzisiaj już nic nie robimy. W poniedziałek i we wtorek mamy inną pracę. Musimy gdzieś tam jakąś bramę wykuć na jakiejś hali. A zaczniemy tutaj dopiero od środy, także oglądajcie kolejne odcinki, bo będzie na pewno ciekawy. Będziemy prawdopodobnie w środę, jak to wszystko pójdzie, jak ma pójść, układać kanalizację, bo zawsze zaczynamy od kanalizacji. Ewentualnie fundamenty, to zależy jak tam, z której strony trzeba podjechać koparką i to pierwsze będzie zrobione. Ale zazwyczaj to jest kanalizacja, później fundamenty. I co? I mamy oczywiście już weekend, piątek, piątunio. No, weekend pewnie znowu wybiorę się na grzyby, bo już wpadłem w grzyboholizm. W niedzielę pewnie jakieś długie wybieganie, weekend będzie ładny. W sobotę pewnie pójdę też coś zrobić, dorobić jakąś kasę na boku. I tyle. To co? Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę. Ciśnij także dzwonek subskrypcji. Filmów będzie więcej, kanał się rozwija, a my widzimy się już wkrótce. Cześć!